Polka nagrała najlepszy audiobook w Ameryce. Co więcej, jest to gdańszczanka Beata Poźniak, która od 30 lat mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Jak zawsze przed świętami przyjechała do rodzinnego miasta i przy okazji pochwaliła się wyróżnieniem przyznanym przez Washington Post. Chwila w Gdańsku i zaraz potem podróż do Warszawy, bo po ostatnim sukcesie do Beaty Poźniak ustawiła się długa kolejka dziennikarzy z różnych mediów. Aktorka z kilkuletnim stażem w Teatrze Wybrzeże i ważnymi rolami w filmach Wajdy Skolinowskiego i Olivera Stone'a, reżyser, producentka filmowa i malarka, ma o czym opowiadać, ale wciąż cieszy się z ostatniego sukcesu. Pewno jest to największe wyróżnienie, jakie kiedykolwiek otrzymałam, bo jednak to jest Ameryka, Washington Post, audiobook i rzeczywiście prasa napisała, że jestem pierwszą aktorką nieanglojęzyczną, która otrzymała takie wyróżnienie. No mało tego, jest to Random House, a Random House jest największym wydawnictwem literackim na świecie. Znany jest z audiobooków jak Harry Potter czy Gwiezdne Wojny. Audiobook się nazywa The Tsar of Love and Techno, czyli car od kochania, miłości i technologii, czyli wszystko o czasie. Dłuższy wywiad z Beatą Poźniak w sobotę 19 grudnia w programie Weekend z Telewizją Gdańską.